tutaj były, które padły. Pierwsze pismo zostało wysłane do wojewody oraz na dniach około 14 września zostało wysłane pismo zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadzorze Wielkim do ministra turystyki i sportu o może dodatkowe jeszcze środki wsparcia tej inwestycji. Takie pismo poszło, sam je wysyłałem. Tak jak po ostatnim zebraniu tutaj, które odbyło się w GOK-u odnośnie placówki w Atelier, rozmawialiśmy chyba wszyscy o tym, żeby stopniowo zmniejszać koszty utrzymania tej szkoły. No mały budynek kosztuje nas około 70 kilku tysięcy złotych, ogrzewanie i energia. Postanowiliśmy to, że możemy wspomóc naszymi działaniami to, żeby pozyskać te środki. Pan wojewoda zadeklarował, że przekaże do 50% kosztów. To jest tak samo, jakbyśmy dostali dofinansowanie na dzień dzisiejszy. Pani Izabela Sierakowska przekazała kwotę 100 tysięcy złotych. Z tego co wiem, aktualnie zostało ponad 70 tysięcy złotych na rozdysponowanie. Tak? To są środki zewnętrzne, które mogłyby też służyć jako nasz wkład własny do rozbudowy tej szkoły. Schodząc z małego budynku, oszczędzamy około 80 tysięcy. Rozbudowa w jakim stopniu, większym, mniejszym, przerobienie klas, zabudowaniem jednego pomieszczenia, dwóch, nie wiemy, tak? Jak to będzie wyglądało, ile to będzie kosztowało, ile to będzie kosztowało, nie wiemy, ale jesteśmy w trakcie pozyskiwania jakiegoś kosztorysu, szkicu, jakiejś tam koncepcji tej rozbudowy. Znalazł się dobry człowiek z Warszawy, który tej szkole zrobi projekt rozbudowy, dobudowy. W jakim stopniu tam byśmy rozmawiali? Koszt takiego projektu to jest następny 50 tysięcy złotych. On to pokrywa w całości. On pokrywa w całości pracowników, pokrywa w całości koszt projektu i różnych pozwoleń potrzebnych do rozbudowy tego budynku. Myślę, że to jest bardzo dużo. No, my jako nasze stowarzyszenie staramy się dalej pozyskiwać następne środki. Jeżeli będziemy mieli większą kwotę, przekażemy to. Myślę, że warto się nad tym punktem zastanowić, żeby nie krzywdzić mieszkańców Aplera. Wchodzi reforma ośmioklasowej szkoły podstawowej, zostają wygaszone gimnazja. Jest to naprawdę dobry krok do oszczędności i tych dzieci nie będzie na dzień dzisiejszy około 140-139, będzie może 170, no, liczmy, że niech przyjdzie 15 osobowa klasa, tak? Dojdą 15, będzie tych dzieci coraz więcej i warto tą szkołę naprawdę utrzymać, bo to jest dobra szkoła.